królowie, zniszczcie ul. Sama nie przetrwa. O nie. Niedoczekanie wasze. Gnoje. Dobra. Wykopać się. Dobra. Stwórzmy jeszcze jednego. Tu sobie stań. Stukow. Wyczuwam kryształy, w których naród przechowuje czystą energię psioniczną. Tak, energia jest słabo wyczuwalna. Mm-hmm. Są ukryte koło świątyni. Jeśli czas pozwoli, znajdziemy je i zniszczymy. Dobra. Spoko. Kurde, znowu kolejna misja na czas. Jak ja tych misji nie lubię. Dobra, myślę, że po trzy nam starczą. Dobra. Okej, troszkę żeśmy czasu zyskali. Tu jest, dobra. Więcej nadrządców. Nie widzę problemu. Jedna królowa tu. Teraz tak. Was wszystkich poprzemieniać. Czym prędzej. Okej. No i sobie zapewnimy teraz ochronę na wystarczająco wysokim poziomie. Aby nie musieć się już przejmować. Dobra, trzech tu. Trzech tu. Jeden tutaj. Drugi tu. Trzeci tu. Zakopać, zakopać, zakopać. Ty, królowo, idziesz tutaj. Jeden tu, drugi tu, trzeci tu. Zakopać. Tak jest. Okej. A teraz tak. Wzmocnić siły Stukowa. Będziemy też potrzebować... Co to da? A, ultraliski, dobra. To. Może się przydać. I nic nie wiadomo. Jeszcze jedna budowla. Idźcie, zbudujcie to. Jednak karakany się przydają. I to bardzo. Uderzymy tutaj teraz. No jest trochę tych. Uła. No już nie są w rozsypce. Jesteśmy świetnie przygotowani do obrony, moim zdaniem. Chyba, że użyjecie lotniskowców. Chociaż... Wszystkiego można się po nich spodziewać. A, to możemy ulepszyć. Trądcy szczepu. Okej, mamy to. Dobra, twórzmy. Potrzebujemy więcej wespanu. O, tutaj się coś wydarzyło. Chyba coś, czego protosi nie do końca się spodziewali. Dobra, zobaczymy. Dwie królowe nam się przydadzą. Dobra. Karakany. Więcej karakanów. Na szczęście są tańsze od hydralisków. Mam tylko nadzieję, że tutaj protosi nie będą używać latających jednostek. Kurde, drogie są te metaliski, naprawdę. Dobra, spójrzmy sobie na razie tych tu. Dobra, siły powolutku zaczynają być odpowiednio silne, aby uderzyć dalej. Najważniejsze jest to, że mamy już wystarczająco
Okej, dobra. Nie ma co czasu tracić. Uderzać. Zrobione. Zniszczyć ich. Tak jest. Jesteście moi. Dobra. Uderzyć na tą hybrydę. Słabić ją. Tyle na ile się da. Dobra. Przyda się to, to i to. Dostał. Za swoje, cholera jedna. Ile tam? Jeszcze parę sekund. Spoko. O, idą protosi. Druga świątynia upadła. Walczcie ile chcecie. Nie uciekniecie przed losem. No nie wiem, nie wiem. Koleś. Dobra. Stwórzmy troszeczkę mutalisków. A dokładnie weźmiemy sobie wersję nosicieli. Nosicieli? Nie nosicieli. Rządców. Z rządców szczepu. Przydadzą się też hydraliski jako oborona przeciwlotnicza. Teraz przydałoby się uderzyć tutaj, aby to przejąć. Spoko, damy radę tędy przejść, więc luzik. Osłabimy skurczybyka. Dobra. Działać. Spoko. Czekajcie. Wy się przetworzyć. Poczuj ostrza Haldarimu! Zniszczyć ich. Nasze jednostki są atakowane. Wiemy. Szybko naprzód. Ale spoko. Dobra. To chcę mieć na dwójce. Powij więcej nad rząd. Dobra, więcej hydralisków. Zapewniliście sobie zwycięstwo. Że możemy powolutku ruszać do kolejnego miejsca. Tak, rozumiem. Jest. Nasze jednostki są atakowane. Działać, działać. Moi drodzy. Dobra. Okej. Ci protosi już nie będą stanowić problemu. Tak, rozumiem. Dla nas. Dobra. Więcej hydralisków. Oczyść swój umysł. Uderzyć tu. Nasze jednostki są. Co tu zwać? Nasze jednostki są. Bez problemów. Ja tutaj nie widzę większych problemów.
jakie mogłyby nadejść. Po świątyni! Nie może upaść! Wykładźcie Teldeimów! Kilka hybryd jest w drodze! Kilka hybryd? Ja nie lubię kilku hybryd. Rozdrobna decyzja. Napotkaliśmy wroga. Zrobią. Nasze jednostki są atakowane. Oła. Nie przewidziałem, że pójdą mnie z tej strony. Atakowane. Dobra, najpierw jedna, potem druga. Tą się trzeba zająć. Zniszczyć ich. Zostały dwie. Jest coraz słabszy. Walczcie! Nie, nie! Spokojnie, kolego. Dostaniesz tak po ryju, że się nie pozbierasz. Kuleś. Dobra. Okej. Dobra. Mamy kolejne oddziały. Wy się przekształćcie. No. No w sumie nazwa Mutalisk zobowiązuje. To od razu nasuwa się to, że ta jednostka powinna zmieniać kształt. Powinna mutować w trakcie rozgrywki. Uderzamy tutaj, moi drodzy. Zmiażdżyć naszych wrogów. Może najpierw uderzmy tu. Zniszczcie mur! Nie pozwólcie im druzom zniszczyć kryształ! Chcielibyście. Niedoczekanie wasze. Nasze jednostki są atakowane. O! Atakują! Pole minerałów wyczerpane. Uła! Nie no, spoko. Daliśmy sobie radę. Pole minerałów wyczerpane. Nasze jednostki są atakowane. Dobra. Bracia, strzeżcie świątyni aż do śmierci. Natychmiast zniszczcie protosów. Hybrydy są w drodze. Nasze jednostki są atakowane. Nacierać. Nie macie szans, kurczy gnoje. Działać. Nawet hybrydy nie są w stanie nas zatrzymać. Kerrigan potrzebuje roju, żeby zniszczyć świątynię Naruda. Atakowanie Taldarimów nie pomoże. Tak jest. Kawarta świątynia upadła. Została jedna. To niemożliwe. Czuję, jak opuszczają ci siły. No, koleś. Ciekawe, co zrobisz za chwilę. Zrobione. Koniec jest bliski. Dobra. To muszę ogarnąć sobie obronę. Dobra, uderzmy tu. Zmiażdżmy obronę.
naszych wrogów. Dobra, nasza. Wchodzimy, robimy rozróbę. Jesteśmy przygotowani. Zmiażdżyć skurczybyków. Dobra, ale przyda nam się teraz tak. Trochę jednostek. By nie zabrakło. Nie zaszkodziło, przepraszam. Dobra. Róbmy tutaj rozróbę. Okej. Działać. Tak jest, przekształcaj się. Dobra, chyba teraz Taldarimowie się zastanowią dwa razy, zanim postanowią nas zaatakować. Dobra. Działamy, działamy. Wyczyściliśmy tu ładnie. Może nie do końca, ale... Tu nie o to chodziło. Tak, chodzi o ten kryształ. To jest dla mnie najważniejszy element. Tak jest. Nie dotykaj artefaktów naszego pana! Spadaj, koleś. Kryształy zostały zniszczone. Ich moc należy teraz do roju. Koniec jest bliski. No i pięknie. Dobra. Skupmy się. Nie, uderzamy wszyscy z jednego kierunku, aby zmaksymalizować efekt działania. Tak, rozumiem. Podejdź, podejdź, koleś. Rozsądna prośba. Zrobione. Tak jest. Szybko naprzód. Rój to rój. Roztropna decyzja. Działać. Naprzód! Szybko naprzód. Chodź tu ostatni. Czas się zająć ostatnią świątynią. Brońmy świątyni! Zniszczmy te plugastwa! Nadciąga wiele hybryd! To ostatnia bitwa! Nacierać. Zmiażdżyć ich. Co jest, hybrydy? Dobrze się bawicie? Z naszymi pomiotami? Mam nadzieję, że tak. Aż rój jest niepokonany. Damy se radę. Zmiażdżyć ich. No i pięknie. Nie,
Nie może być! Nasze świątynie upadły! Oj, Naród, masz przerąbane, jak ten promień dotrze do ciebie. Udało nam się. Strefa nicości osłabiła Naruda i wystawiła na atak. A jednak to najpotężniejsza istota, jaką znam. Co zamierzasz zrobić? Zabić go. Staw mi czoło, Narud. Koniec. To dopiero początek. Amon szeptał o tym spoza gwiazd. Powiedział ci o swoim powrocie. Powiedział ci o zniszczeniu, wymieraniu, o końcu wszystkiego. Twój Bóg jest martwy i już nigdy nie wróci. Naprawdę tak uważasz? Nie. Sara. Jestem wszystkim, co straciłaś. Wszystkim, czego nigdy nie miałaś. Okej, moi drodzy. No słuchajcie, niepokojąca sprawa. Jeśli to prawda, że Amon żyje, no to będzie się działo i to nie mało. Dobrze, moi drodzy. No słuchajcie, pierwszy raz, bo udało mi się zdobyć wszystkie osiągnięcia. Ale to dobrze. Dobrze, kontynuujmy. Zobaczymy. Królowo, słyszysz mnie? Ja żyję. Ledwo. Zaciągnęliśmy cię z powrotem do Lewiatana. Teraz odpocznij. Zajmę się rojem, aż wyzdrowiejesz. Dlaczego? Dlaczego nie próbujesz przejąć roju dla siebie? Bo nadal mogę się od ciebie wiele nauczyć, królowo. Dosyć.
Musi odpocząć i wyzdrowieć. Dobrze, moi drodzy. Uch, ale to była walka z cholernym Narutem? Tak on się nazywał? Narutem, chyba. Dobrze, moi drodzy. Nie wiem, czym on był, ale był czymś naprawdę, naprawdę paskudnym i groźnym. Mam nadzieję, że... Chociaż myślę, że to dopiero początek prawdziwego wyzwania, jakie przed nami stanie. Dobrze, moi drodzy, w następnym odcinku udamy się w dalszą podróż. No i zobaczymy. Oczywiście, jak on będzie kontynuować. No i cóż, tymczasem musimy powolutku kończyć. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam Was do komentowania, jak i do oceniania tego filmu. No i oczywiście do subskrybowania mojego kanału. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia. Na razie. Cześć. Czołem. Ciao. Do następnego.